Wydaje się, że w tym świecie tak zwanej alternatywy ten strach, ten często też jest wywoływany i podsycany poprzez tą rzeczywistość astralną, której my nie widzimy na bieżąco. I że to tam mogą dziać się różne rzeczy. Na przykład dużo jest teraz osób, które zajmują się tak zwanym oczyszczaniem energetycznym. No i ten strach u ludzi jest taki, że może ja mam jakieś tam zabrudzenia, jakieś tam podłączenia, a o tym nawet nie wiem. I jest dużo takich osób, które świadczą pomoc taką właśnie energetycznie oczyszczającą. Ja na dzień dzisiejszy uważam, że absolutnie można to robić samemu, skoro jesteśmy boskimi istotami, to możemy. A jakie jest twoje zdanie, Darku, na ten temat? Ja sam wśród sesji, które prowadzę, mówię głównie to, głównie dałem skalidą Bowisa, odczyt energetyczny, tam czakr, robię też oczyszczenia, ale zawsze też zaznaczam w moich materiałach, że człowieku, ty możesz zrobić to sam. Jeżeli sobie nie radzisz i jednak wolisz, żeby ktoś, kto ma w tym większe doświadczenie, ci to zrobił, to jak najbardziej okej, okay, w porządku, ale zawsze jesteśmy w stanie sami zdjąć z siebie wiele różnych, nazwijmy to, blokad czy narzuconych nam rzeczy. Przy czym nie chcę być tutaj krytyczny, że ludzie są zbyt, nie wiem, leniwi, że nie chcą tego robić sami i idą do jakiegoś, powiedzmy, uzdrowiciela czy bioenergoterapeuty. Swoją drogą wielu takich ludzi wykorzystuje też fakt, że inni są w potrzebie, ale rozumiem to w taki sposób, że ja, prowadząc sesję regresji, mając w tym duże doświadczenie, zrobiłem kilkaset sesji, to i tak, jak ja sam mam wejść w regresję, pomimo tych doświadczeń, wolę, jak ktoś mnie prowadzi. Wolę iść do kogoś na sesję regresji, niż robić ją sobie samemu, nawet jeżeli jestem w tym doświadczony. Po prostu, nawet jeżeli teoretycznie mogę, to łatwiej mi jest, jeżeli ktoś mnie poprowadzi. I myślę, że czasami tak jest z ludźmi, że komuś są w stanie pomóc, zrobić oczyszczenie komuś, ale jak chodzi o nich samych, to nieraz też wolą iść do kogoś innego. No u mnie też na różnych sesjach też przychodzą ludzie z tej, nazwijmy to, dziedziny, zajmujący się alternatywnymi sprawami i również oczyszczaniem, a jednak korzystają z, powiedzmy, z usług kogoś innego. To się może wydawać z jednej strony dziwne, ale na tym poziomie jestem to w to stanie zrozumieć. Co nie zmienia faktu, że zawsze każdego zachęcam do samodzielnej pracy energetycznej, ponieważ to jest jak z mięśniami. No, chodzimy na siłownię, podnosimy, to te mięśnie stają się silniejsze. Jeżeli wykonujemy jakąś pracę energetyczną, no to również nasze kanały energetyczne, po prostu nasze to pole, nasza wibracja, ćwiczymy ją, zatem staje się ona również mocniejsza, bo wykonujemy pewien zestaw czynności. Darku, a z czym najczęściej mierzą się ludzie, jeżeli chodzi o oczyszczenie? Czy to jest jakieś systemy przekonań niesłużące człowiekowi, czyli jakaś wiara w pewne poglądy na temat siebie, świata, które są szkodliwe dla danej istoty? Czy to są jeszcze jakieś inne rzeczy? Z czego najczęściej człowiek musi się oczyścić, jeżeli już musi? Może. Wiesz, najczęściej są to wpisy energetyczne, jakiegoś rodzaju przekonania, które zakodowały się jako wpis energetyczny w polu, albo ewentualnie są pewnego rodzaju umową, kontraktem, który ciągnie się gdzieś tam z innych wcieleń. Rodowo również? Coś takiego jest, widać takie znaczki, wpisy i to po prostu kasujemy, odpinamy. Możemy uzupełnić puste miejsca czystą energią, czy też intencją zgodną z wolą danego człowieka. Rozumiem. Dobrze. Darku, to teraz troszeczkę takie inne pytanie ci jeszcze zadam dzisiaj. Dobrze, dajesz. Wiesz, no, są osoby, są
nauczyciele, osoby, które pomagają innym, którzy uważają, że jesteśmy teraz w takim momencie jakby takiego szpagatu, to znaczy przechodzą jedni ludzie na taką jaśniejszą stronę życia, typu bardziej lekkiego, swobodnego, gdzie idą za swoimi zainteresowaniami, pasjami i to przynosi im pewne profity. Życie się po prostu staje dla nich lekkie, miłe i przyjemne. I jest druga strona tego szpagatu, gdzie ludzie coraz bardziej doświadczają pewnych trudności, pewnych bóli, pewnych cierpień. I jak gdyby te dwie drogi się jakby rozwidzielają coraz bardziej. Według wielu osób tak jest. Czy też jest tak według ciebie? Czy jest rzeczywiście takie rozdwojenie społeczności naszej? Odczuwasz ty coś takiego? Powiedziałbym, bo to chodzi ci troszeczkę też tak w uproszczeniu o te, nie wiem, linie czasowe, nowa Ziemia, tak, pozytywna, tak, nowa negatywna. Tak. Powiedziałbym, tak, powiedziałbym raczej, że każdy z nas kroczy swoją indywidualną linią, swoją indywidualną ścieżką i wszystkie potencjały, od skrajnie dobry, skrajnie negatywny, wszystko po środku, to istnieje. To istnieje i dostrajamy się do określonej wersji rzeczywistości, z którą jesteśmy kompatybilni. Dostrajamy się poprzez naszą wibrację. To, z którą jesteśmy koherentni, no to taką ścieżką idziemy, tego będziemy doświadczać. Mhm. Ale wiesz, powiedziałbym, że tego jest nieskończenie wiele, bo nawet jeżeli idziemy w kierunku pozytywnym, doświadczamy pozytywnej linii czasu, to nie znaczy, że negatywna nie istnieje, albo że złe rzeczy w naszej przeszłości, które się wydarzyły, one dosłownie znikają, bo czas nie jest linearny. My go po prostu doświadczamy, takiej sekwencji wydarzeń, ale przeszłość, przyszłość, teraźniejszość są równocześnie, jak również wszystkie ich warianty. Zatem jakaś negatywna linia czasowa, ona cały czas istnieje, istniała i będzie istnieć. I to nie tak, że ją rozpuścimy i jej nigdy nie będzie i znika. Po prostu znika jakby z naszego pola widzenia, bo nie jesteśmy z nią kompatybilni. Nasza wysoka wibracja otwiera nam pulę możliwości, różnych potencjałów, ale wszystkie będą pozytywne, no bo my emanujemy też takim poziomem, który jest z tym kompatybilny. Więc negatywne rzeczy są poza naszym zasięgiem, ale analogicznie, jeżeli ktoś jest na tym energetycznym poziomie, w tych smutku, lęku czy czymś takim, no to jego potencjały będą zupełnie inne. Rozmawialiśmy o tym wcześniej. To jest właśnie ta zasada. Doświadczamy tego, z czym jesteśmy kompatybilni, przy czym tak jesteśmy wszyscy zanurzeni też w tej kolektywnej bańce, w częstotliwości dominującej. I już któryś raz wraca ten temat, po to schodzą gwiezdne nasiona, żeby podnosić tą energię kolektywną, no bo jeżeli częstotliwość dominująca zostanie podniesiona, no to podnosi również tych ludzi, którzy są poniżej tej wartości. Wypracowujemy wyższą średnią, więc ci, którzy mają niższą, są jakby dźwignięci do góry, do tej częstotliwości dominującej. Więc jest to rodzaj pomocy tym, którzy mogliby być zagubieni w tych niższych wibracjach i negatywnych potencjałach. Jasne. Dobrze, rozumiem to wszystko. I Darku, wiesz, jeżeli mielibyśmy się zabawić w takie jasnowidzenie, to jak widzisz naszą przyszłość? Tak, po prostu sobie tutaj popłyńmy. My za 5, 10, 15 lat na Ziemi, co się dzieje? Co się u nas dzieje? Wiesz, to co bym chciał, a to co zakładam, że będzie, to czasami są dwie różne rzeczy. No. Ale myślę, że stopniowo będą się rozwijać tematy pozaziemskie i nie da się już ich zamieść pod dywan. One będą wypływały coraz śmielej. Do takich kontaktów będzie dochodziło w sposób coraz bardziej jawny, oficjalny. Podejrzewam, że może być zafałszowanie w tym temacie, że być może rządy będą chciały utrzymać całkowitą kontrolę nad tematami pozaziemskimi, że gdyby doszło do jakiegoś właśnie kontaktu, ujawnień, będą chcieli mieć monopol
na jedną prawdę, tak jak było w czasie zarazy. Nie można było mieć innego zdania, była jedna narracja, jest wolność wyboru, ale musisz wybrać tylko to. Jest tylko jedna słuszna narracja. Inne jakieś filmy kwestionujące materiały były usuwane. Zatem, jeżeli pojawiłyby się, nie mówię, że prawdziwe, ale nawet mówi się też o fikcyjnym ujawnieniu kosmitów, fałszywa inwazja na przykład. Pojawiłaby się narracja o jakichś pozaziemskich istotach, które się tutaj zbliżają, czy coś takiego, no to mogłoby to wydarzenie przykryć prawdziwy kontakt z pozytywnymi rasami. Gdyby pozytywne chciały interweniować i się bardziej pokazywać, no to robimy sztuczną inwazję, co znaczy, że zakładamy monopol na tematy pozaziemskie. Nie będzie można głosić dezinformacji o jakichś pozytywnych rasach. Teraz tylko eksperci rządowi mogą mówić na tematy pozaziemskie, bo istnieje realne zagrożenie. Mamy tutaj negatywną rasę, może coś nawet zniszczą na Ziemię. Musimy się szykować na inwazję. W związku z tym Ziemia się musi zjednoczyć. Ziemia ponad podziałami. Amerykanie i Rosja razem. I wtedy tworzymy rząd światowy, Unię Ziemi, gdzie ta cała Unia Ziemi przeciwstawia się jakimś negatywnym, pozaziemskim zagrożeniom. I mamy globalny rząd. To jest taki scenariusz, który nie sądzę, aby to się wydarzyło, ale jednocześnie podwaliny pod to mogłyby być jakoś poukładane w przyszłości. Przy czym uważam, że fałszywa inwazja kosmitów, ukazywanie ich jako coś złego i tak jest porażką tej negatywnej strony, bo lepiej dla nich dyskredytować tematy pozaziemskie, tak jak to robią dotychczas. Lepiej, żeby to było wyśmiewane, lepiej, żeby to była teoria spiskowa. W momencie, w którym przedstawiają fałszywych, złych kosmitów, ale jednak potwierdzają, że tacy istnieją i coś tutaj działają, to jest już ich przegrana, bo wtedy wiemy, że jest coś więcej. Ludzie mogą się zastanawiać, no dobra, ci są źli, ale to pewnie gdzieś istnieją też dobrzy. Już zaczynają ludzie szukać odpowiedzi w gwiazdach. A w tym momencie, co mamy? Nauka oficjalna nam mówi, byliśmy na Księżycu, nic tam nie ma, szary pył, skały. Mamy także tutaj zdjęcia z Marsa. Co tam jest? Czerwony pył i skały, nic tam nie ma. Nie potwierdzamy żadnych tutaj kontaktów z istotami pozaziemskimi, nie odnaleziono żadnych. W sumie, człowieku, nie interesuj się, nic nie ma. Badamy planety, badamy nasz układ, nic nie ma. Jakby coś było, no to ci oczywiście powiemy. Więc ty, człowieku, się nie interesuj. Ty, człowieku, zaufaj. Jeżeli coś by się działo, no to oczywiście powiemy. A Księżyc, Mars czy coś, no byliśmy, widzieliśmy, no nic tam nie ma. Nic tam nie ma. Więc dostarczane są nam odpowiedzi na pytania, które każdy sobie zadaje, patrząc w gwiazdy. A oni nam mówią, sprawdzone, sprawdzone, czysto, nic tam nie ma, więc się nie interesuj. Natomiast alternatywne kręgi wiedzy są infiltrowane i zanieczyszczane celową dezinformacją od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Powiedziałbym wręcz, że od czasów bardzo starożytnych. Są różne fałszywe koncepty ufologiczne, chociażby Anunnaki, dłuższy temat, nie będę teraz to wchodził, które stanowią pewnego rodzaju przekierowanie ludzkiej uwagi, żeby uwierzyli w pewną narrację, która i tak jest na rękę kontrolerom. Że człowiek tam był stwarzany przez jakieś rasy, modyfikowany, że człowiek w zasadzie to niewiele może, bo jest stworzony przez innych, jest mały, słaby. No i to wszystko koduje już to przekonanie w tych ludziach alternatywy, którzy w to uwierzą, że no faktycznie, no my tak chyba nie za bardzo jacyś super jesteśmy. Do tego obecnie dochodzi mnóstwo różnych dziwnych teorii. Wiesz, ludzie się spierają nieraz o kształt Ziemi, czy tam kulista, czy płaska. Pojawiają się nowe koncepty, jak wklęsła Ziemia, kraterowa, inne planety, gdzieś tam kratery obok. Różne warianty są, ale czasami takim wariantom towarzyszy jeszcze koncept, że nie ma kosmosu. Że Ziemia jest jedynym jakby istniejącym miejscem, jest jakaś powiedzmy kopuła, sztuczne słońce, ale kosmosu nie ma wcale.
I nie ma go dlatego, żeby... No zobacz, jak ta teoria pięknie działa. Kiedy człowiek uwierzy, że nie ma kosmosu, no to automatycznie nie masz pomocy od pozytywnych ras, bo nie wierzysz w ich istnienie. A jeżeli pojawi się jakaś rasa, jakiś przekaz od pozaziemskiej cywilizacji, no to jest istota demoniczna, to jest zwiedzenie, to jest kontroler, ponieważ istnieje tylko Ziemia, nie ma nic poza tym, jesteśmy przykryci kopułą i te wszystkie istoty na nas żerują, a my sobie żyjemy tutaj na tej zamkniętej Ziemi. Zatem odcinamy się wtedy od kosmosu, od miejsca pochodzenia, od pomocy i wiedzy, która stamtąd płynie, a po skończonej inkarnacji nie odejdziemy z Ziemi, bo w naszej świadomości nie ma nawet konceptu, że możemy gdzieś odejść, bo nie ma kosmosu, nie ma innych planet i cywilizacji, nie masz gdzie odejść. Zostaje ci, człowieku, tylko Ziemia. A to jest niezwykle ważne, w co wierzymy właśnie umierając, jaki mamy światopogląd na to, tak, co jest później, bo to wpływa niesamowicie przecież na... Bardzo, bardzo. Na dlatego tego typu śmieciowe teorie stwarzają, są większym zagrożeniem, niż by się można było wydawać. I różne negatywne strony celowo to wtłaczają w różne alternatywne kręgi ufologiczne, metafizyczne, żeby, wiesz, na każdy temat znajdziesz różne informacje i różne teorie. Weźmiesz ten temat i jedni powiedzą ci, że to jest dobre, inni, że to jest złe, albo jeszcze jakaś trzecia w ogóle opcja. Jest miszmasz informacyjny, tak żeby człowiek nie wiedział, w co ma wierzyć. No i nawet jeżeli pojawiają się prawdziwe informacje, prawdziwe kontakty z istotami pozaziemskimi, jakieś informacje od nich płynące, jak chociażby ten kontakt z Tegetanami, no to te informacje są rozpuszczone w całym bagnie całego innego syfu. Nikną w tym. I w zasadzie ktoś może powiedzieć, dobra, ty wierzysz w to, ale ja wierzę w tamto. I w bezpośredni sposób nie jest człowiek w stanie rozgraniczyć jednego od drugiego. Uważa te teorie, koncepty za równorzędne. Po prostu prawdziwe informacje są mieszane z nieprawdziwymi i nie zawsze potrafimy odcedzić jedno od drugiego, gubimy się w tym wszystkim. Czyli po prostu dezinformacja i nikt nic nie wie. I nie każdy potrafi nawigować w tym wszystkim. No dokładnie, dokładnie tak. Zwłaszcza, że argumenty później są dosyć takie wyważone i niby potwierdzane przez jakichś tam niezależnych ekspertów. I to bywa bardzo trudno, żeby oddzielić to ziarno od plew. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o to ujawnienie, to rzeczywiście no, można wziąć pod uwagę to, że w Pentagonie faktycznie było trochę tych wystąpień, tego Grasza i takie jakby chętka na to, żeby jakąś narrację utworzyć, gdyby sprawy miały iść w jakimś niespodziewanym kierunku, bo rzeczywiście no, czuję się, że oni chcą coś ujawnić, może dlatego, że to już się wydaje tak naprawdę niewiarygodne, żebyśmy byli sami w kosmosie. W ogóle ten pomysł, że tylko sami jesteśmy i raz wylądowaliśmy na Księżycu, jest po prostu no, śmieszny i być może nie da się już tego powstrzymać, więc próbują jakąś taką, jakąś narrację utworzyć, Darku, prawda? Tak, ale nie wierzyłbym temu. Prawdziwe ujawnienie nie nadejdzie z tej strony rządowej i czy coś w tym stylu. Nie ma szans. Nie ma szans. To zawsze będzie sterowane jako budowanie narracji w ten czy inną stronę. Więc można to oczywiście śledzić, ale nie spodziewałbym się, żeby to akurat prowadziło do czegoś dobrego. Spodziewam się, że ujawnienie będzie raczej oddolne, że pozytywne rasy mogą coraz śmielej komunikować się głosowo, potem może też, tak jak z tobą w tej chwili, na kamerce, potem może jakieś spotkania fizyczne z małymi grupami ludzi, którzy są na to gotowi. Myślę bardziej, że to w ten sposób będzie się rozrastało, ale przede wszystkim ten pozaziemski stan wiedzy, koncepty, idee, którymi się z nami dzielą, one będą coraz bardziej wpływać na nasze życia i przejawiać się w naszych działaniach i w tym, co kreujemy. I w pewnym momencie powstanie po prostu społeczeństwo alternatywne. Wyłoni się po prostu.
z tego, w czym obecnie się znajdujemy, no będzie budowane w oparciu o coś zupełnie innego niż te stare schematy, w których tkwimy. A ujawnienie ze strony rządowej miałoby raczej na celu utrzymanie tego, co jest. Nawet jakby się pojawił ten element pozaziemski, to służyłby i tak utrzymywaniu ogólnie tego samego przekonania o świecie, jakie mamy, dalej generowaniu pewnego rodzaju lęku. No ale tu wraca ten temat, że nawet poprzez negatywne rzeczy ujawnienie i tak nie jest na rękę tym, którzy są u władzy. No bo to już nas otwiera właśnie na kosmos, że faktycznie tam jest coś więcej, może są też pozytywne rasy, może mają wolną energię, przecież jakoś latają, więc pojawia się dużo pytań, które i tak mogłyby nieco załamać niektóre z systemowych tutaj kategorii. Religie chociażby, które są przecież ogromną dziedziną kontroli tutaj percepcji ludzi. Nagle religie, które są bardzo konserwatywne, muszą się zderzyć z tym, że istnieje pozaziemskie życie i nie każda religia jest na tyle plastyczna, by mogła to zintegrować w sobie. Zatem jakiekolwiek ujawnienie, czy prawdziwe, czy fałszywe, no i tak trochę narusza ten obecnie ziemski Matrix. Tak, ale pewnie też to zauważasz, że najczęściej ta wersja oficjalna zawsze i wszędzie opiera się przede wszystkim na strachu, bo jak popatrzymy wstecz w to, co oni tak zwani, jaki przekaz nam dawali, to zawsze była strach, najpierw nasz strach przed komunizmem, później była strach przed terroryzmem i tak słyszałam, oczywiście to się będzie mieściło w kategorii teorii spiskowych, że ostatnią kartą przetargową, gdzie ma być wywołany strach, będzie zagrożenie właśnie kosmiczne z kosmosu, gdzie ludzie też będą się bali tych onych, tylko że z kosmosu. No może tak być, może tak nie być, zobaczymy, pożyjemy. Aczkolwiek to jest niezwykle ważne, taki wniosek nasuwa się, aby stało się tak, jak ty mówisz, że stworzyła się część społeczności, która żyje swoim własnym życiem, według swojej własnej etyki, według swoich własnych wartości, w oparciu o zrozumienie, gdzie już nie będą w stanie być okłamani przez system, przez zarządzających, no po prostu to nie będzie możliwe. I wtedy właśnie wśród tak wysokoetycznych ludzi rozwiniętych jest szansa, że być może spotkanie w ogrodzie czy przez taki komunikator będzie mogło się odbyć delikatnie, na spokojnie, swobodnie, z poszanowaniem, z szacunkiem, z życzliwością, z miłością i od tego oddolnie zaczniemy to nasze pojednanie, to nasze wyjście w kosmos. To się już dzieje. Przypomnę, że od 2008 roku istnieje taki program Pierwszy Kontakt. To jest program pozaziemski, gdzie to różne pozaziemskie rasy i cywilizacje badały gotowość ludzi na ujawnienie i na te kontakty. No i właśnie kontaktowali się poprzez internet nasz ziemski, poprzez nasze sieci społecznościowe, jak ludzie reagują na informacje, że rozmawiają właśnie z istotą pozaziemską. Wielu ludzi nie wierzyło, albo nawet w ogóle nie było zainteresowane. No i takie całościowe wyniki z tego programu były takie, że ludzie niespecjalnie są zainteresowani. Wiem, że ty może jesteś, ja jestem, nasi widzowie, ale tak kolektywnie, w całości ludzie nie wyrażają po pierwsze chęci wyzwolenia, bo nie czują się zniewoleni. Myślą, że życie po prostu tak wygląda, no co chcesz? Wstajesz do pracy, pracować trzeba, zarobisz pieniądze, zrobisz zakupy, pójdziesz spać, no tak wygląda życie, no tak jest, tak po prostu jest. I nie czują się zniewoleni, więc nie pragną wyzwolenia, a kosmici ich nie interesuje. Ich interesuje opłacenie rachunków i ewentualnie co oglądać wieczorem i na jaką wycieczkę raz w roku gdzieś tam w wakacje pojechać. Zatem no, my wybieramy. Dokładnie, teraz tak sobie przypominam, jak to mówisz, jak taka jedna koleżanka X, powiedzmy, pytając się, czy interesuje się tym tematem dalej, ja, bo mój mąż również. No ale w zasadzie po co się tym interesować, bo jaki to ma realny wpływ na moje życie?
kurczę, a przecież to ma mega realny wpływ na życie, na w ogóle na wszystko zmienia i to, jak możemy funkcjonować, jak żyć, co widzieć, co zobaczyć, gdzie pojechać, no wszystko, wszystko się może zmienić dzięki temu. Wiesz, dostawałem podobne pytania, że po co w sumie te tematy poznać ziemskie? Jak to nas rozwija? Co to jest, co to wnosi do życia? Ale to absolutnie zmienia wszystko. I nawet jeżeli słucha nas jakiś miły pan Stasiu i pan Stasiu jutro i tak musi wstać o 6 rano, żeby zdążyć na 8 do pracy, której nie lubi, i zarobić mało pieniędzy, które mu ledwo starczają. I to, że posłucha dzisiaj o rasach zamieszkujących Plejadę, jak oni tam żyją, to nie zmieni tego, że on i tak jutro będzie do tej pracy musiał iść i pojutrze i tak dalej. I faktycznie nie mówię, że to zmienia w dosłowny sposób w taki jego życie, ale zmienia świadomość, zmienia interpretację rzeczywistości, jej postrzeganie. A kiedy zmienia się nasza interpretacja i rozumienie rzeczywistości, no to docelowo przekłada się to właśnie na zmianę całej rzeczywistości. Więc też jak ktoś mi mówi, czemu oni nie pomagają, czemu nam tu więcej nie dadzą, czemu nam urządzenia tam schematu wolnej energii nie dadzą, bo dadzą nam coś więcej, dają nam coś więcej. Poszerzają naszą świadomość, dają nam rzeczy, które prowadzą do rozwoju, poszerzenia tego naszego zrozumienia. A szeroka świadomość jest odpowiedzią na wszystko. I na wolną energię, i na łóżka medyczne, replikatory, czy co tam innego chcemy. Poszerzają naszą świadomość. To jest klucz, to jest odpowiedź i to właśnie nam dają. Oczywiście, że tak. Darku, ja mam jeszcze mnóstwo pytań do ciebie, więc ja bardzo bym cię poprosiła, jeżeli można, żebyśmy zaplanowali jeszcze jedną taką rozmowę w przyszłości, no bo jest jeszcze tego ogrom, a ja nie zdążyłam po prostu tego wszystkiego ci zadać. Chciałabym zapytać jeszcze o twoje na przykład spotkanie z nieznanym. Czy kiedyś coś takiego odczułeś w życiu, że zderzyłeś się z czymś, z czym na dany moment nie wiedziałeś, z czym się stykasz? Chciałabym cię zapytać o osobę, którą ty tak chyba troszkę niezbyt, może nie lubisz, ale no, nie wywiera na tobie takiego wrażenia, a jest nią Ashaya Nadine. No i jeszcze o twoją drogę do przebudzenia, z tego mnóstwo w ogóle, więc czy zgodziłbyś się jeszcze na wywiad ze mną, na rozmowę? Jasne, nie ma problemu. Super, w takim razie trzymam za słowo. A dzisiaj już nie będę cię męczyć, bo i tak cię tutaj przemęczyłam za długo. Miało być 40 minut, a wyszło nam więcej. Więc bardzo ci dziękuję dzisiaj. Za twoją fantastyczną wiedzę, podzielenie się twoim widzeniem kwestii kosmicznych i świadomości jako takiej. No i zapraszam cię na kolejne spotkanie w przyszłości. Jest mi bardzo miło, chętnie z tobą jeszcze porozmawiam. Wywiad nam się przeciągnął głównie dlatego, że wiesz, płynęło, po prostu płynęło. Dokładnie tak. Dobrze. To jeszcze raz wielkie dzięki i do zobaczenia na następnej rozmowie. Do zobaczenia. Cześć, papa, hej. Cześć, cześć.